Dzień dobry, nazywam się Piotr Olech i dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć o tym, o czym bardzo dużo się mówi na produkcji, czyli o tym, w jaki sposób produkować seryjnie, ale sztuki jednostkowe. To znaczy, w jaki sposób zorganizować swoją produkcję tak, aby rzeczywiście można było produkować naprawdę elastycznie w zgodzie z tym, co zostaje zamawiane. Natomiast zanim przejdziemy do samej produkcji, chciałbym wam opowiedzieć historię bardzo, bardzo ciekawego człowieka. Cofnijmy się 40 lat wstecz do niemieckiej wioski Ferl, gdzie pan Hans Beckhoff, to jest ten człowiek po lewej stronie, dostał nie lada wyzwanie. Otóż jeden z jego klientów zażyczył sobie, żeby podłączyć drukarkę do sterownika PLC tak, żeby mógł drukować swoje parametry procesowe. No i jak wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj nie jest to żadne wyzwanie, prawda? Robi się to na co dzień. Natomiast pamiętajmy o tym, że w 1980 roku ani sterownik, ani drukarka nie były przystosowane do tego, żeby razem ze sobą pracować. W związku z tym temat wymagał pewnego nieszablonowego podejścia. Dlatego też Hans pomyślał, że nie będzie zastanawiał się nad tym, jak połączyć te dwa urządzenia ze sobą, a popatrzy na to z trochę innej strony. To znaczy, jeżeli mam urządzenie, do którego mogę podłączyć drukarkę, którym jest komputer PC, to może zamiast próbować podłączyć dwa urządzenia, których się nie da ze sobą podłączyć, ja zastanowię się, jak z tego komputera PC zrobić sterownik PLC. I tak właśnie powstał pierwszy komputer przemysłowy w Europie, który znalazł swoje zastosowanie w sterowaniu maszynowym. I de facto to był kamień węgielny powstania firmy Beckhoff New Automation Technology, która od 40 lat ma wpisaną w swój rozwój innowację i dzięki tej innowacji stała się najbardziej nowatorskim producentem systemów automatyki na rynku. Dzisiaj cały czas tworzymy systemy sterowania, w których sercu są komputery przemysłowe i komputery sterujące. I co do zasady, te komputery zastępują coraz to większą ilość urządzeń, które występują w maszynach. To znaczy, taki komputer przejmuje rolę sterownika PLC, przejmuje rolę sterownika bezpieczeństwa, przejmuje rolę kontrolera motion, przejmuje w końcu rolę urządzeń brzegowych, czy też platform do uruchamiania wizualizacji, systemów SCADA, a także systemów wizyjnych. To podejście na tyle mocno spodobało się największym światowym producentom maszyn, że i sam Beckhoff stał się globalnym producentem systemów sterowania z obecnością w 80 krajach i sprzedażą na poziomie miliarda euro rocznie. Od samego początku bardzo ważni byli dla nas nasi klienci. Chcieliśmy, żeby ich maszyny były jak najbardziej wydajne, w związku z czym stworzyliśmy własny protokół komunikacyjny EtherCAT, dziś znany jako najszybszy protokół na świecie. W 1995 roku wymyśliliśmy technikę modułową po to, aby nasi klienci mogli bardzo łatwo, szybko i tanio dodawać nowe funkcjonalności do swoich maszyn. I przede wszystkim zdajemy sobie z tego sprawę, że maszynę kupuje się na lata. W związku z tym po dziś dzień zależy nam na tym, żeby zachować kompatybilność wstecz, czyli dajemy gwarancję, że kupując dzisiejszy sterownik, najnowszy sterownik, wciąż podłączymy do niego ten moduł wyprodukowany w 1995 roku. Bardzo wyraźnie widzimy wzrost cen, wzrost kosztów materiałów, w związku z czym wychodzimy dzisiaj naprzeciw takim potrzebom producentów maszyn, jak zmniejszenie ilości przewodów i ilości urządzeń, a przez to minimalizacja gabarytów i zużycia energii ich maszyn. Przejdźmy jednak do samej elastyczności produkcji. Więc mamy przed sobą schematyczny zakład produkcyjny, schematyczną linię produkcyjną.
gdzie od gniazda do gniazda powstaje jakiś detal. Jest to dość popularny schemat. Wiadomo, ten detal trzeba przenosić z miejsca na miejsce. I tutaj najbardziej powszechne systemy, jakie spotykamy dzisiaj w przemyśle, to są systemy transportowe, transport taśmowy, transport rolkowy, transport łańcuchowy. I to są jak najbardziej bardzo dobre systemy, natomiast ich zastosowanie wiąże się z pewnymi niedogodnościami, głównie jeżeli chodzi o wydajność, czy też ryzyko przestoju w całej linii w przypadku awarii. Dlatego też w 2012 roku firma Beckhoff zaprezentowała coś, co naszym zdaniem zastąpi klasyczne systemy transportowe. Jest to system XTS i to też jest coś, z czego jesteśmy znani. Staramy się budować systemy tak proste, jak to tylko możliwe. Więc system składa się de facto z czterech części. Widać? Ach, ja tutaj muszę. Tak? Tak. Z komputera sterującego, z modułów napędowych, które występują w wielu wariantach i możemy sobie składać je jak klocki Lego. Na tych modułach montujemy prowadnice i po tej prowadnicy będą poruszały się bezprzewodowe karetki. I tutaj uwaga, te karetki, pomimo tego, że są bezprzewodowe, mamy nad nimi pełną kontrolę. I mówiąc pełną kontrolę, mam na myśli kontrolę jakości silników serwo. Więc każdą z nich możemy przyspieszać, zwalniać, zatrzymywać, uruchamiać. Możemy łączyć je w grupy, łączyć je w pary, a nawet pomiędzy dwiema karetkami możemy zadawać konkretną siłę, tak żeby móc chwytać produkt, przenosić go i opuszczać. Pełna elastyczność. Zalety tego systemu najbardziej obrazowo widać na... A można puścić nagranie? O, dzięki. Zalety tego systemu bardzo wyraźnie widać na przykładzie takiej linii rozlewniczej, w której będziemy mieli butelki pojawiające się nam w sposób losowy do naszego systemu i wspomniane karetki, które będą przy pojawieniu się butelki ten produkt odbierały z linii. Butelki trafiają do nalewaka, następnie do kapslarki i są odstawiane do pakowania. Tutaj widać pierwszą zaletę pod tym kątem, że dzięki temu, że sterujemy w dowolny sposób każdą karetką, samym procesem pakowania także możemy sobie zarządzać bardzo elastycznie, bez żadnej zmiany mechanicznej. To znaczy przysłowiowym przyciskiem jesteśmy w stanie zdecydować, czy butelki mają być pakowane po 2, 3, 4 czy 5 w szeregu. Znów mi się zatrzymało wideo. Natomiast wspomnę, że dzięki tej jakości sterowania możemy de facto osiągnąć największą możliwą wydajność pracy całego systemu, ponieważ poprzez dublowanie tych operacji, które trwają najdłużej, jesteśmy w stanie zejść maksymalnie blisko czasu cyklu całej maszyny z czasem cyklu najkrótszej operacji. A ostatnią zaletą jest fakt, że w przypadku awarii jednej ze stacji karetki po prostu mogą tam nie stawać. W związku z tym cała linia nam pracuje. Co prawda z trochę mniejszą wydajnością, ale nie powoduje nam przestoju w pracy. I o czym jeszcze nie wspomniałem, to fakt, że te karetki są bardzo, bardzo szybkie. Mógłbym prosić o włączenie tego nagrania? O, 4 metry na sekundę, w związku z czym ta wydajność linii produkcyjnych jest naprawdę duża. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie próbowali cały czas się rozwijać. W związku z tym ten rok 2012, premiera XTS-a, to dla nas był początek przygody ze sterowaniem polem magnetycznym i w 2019 roku wyszliśmy z ulepszeniem tego systemu, czyli z systemem transportowym X-Planar. I tu bym raz jeszcze poprosił włączyć nagranie, tylko tu z dźwiękiem, jakby się udało. The next motion revolution that is going to turn industry standards of product transportation upside down. The silent revolution. Touching and moving.
only without any contact. Designed for the limelight. Magnetizing and perfectly choreographed. Pushing boundaries through artificial intelligence. A smart revolution, eager to learn. The future of product transportation is here. Tak więc X-Planar. X-Planar, czyli przeniesienie systemów transportowych do trzeciego wymiaru. Podobnie jak poprzednio, będziemy mieli tutaj bardzo prosty układ, czyli komputer sterujący, do niego podłączona płytka napędowa, z której będziemy tworzyli powierzchnię, po której będą się poruszały nasze paletki oraz bezprzewodowe paletki, które w sposób lewitujący będą poruszały się po naszym systemie transportowym. W ten sposób możemy zbudować system ze specjalnym zastosowaniem do branży spożywczej i farmaceutycznej, głównie dlatego, że jak wspomniałem, paletki lewitują nad systemem, nad powierzchnią, w związku z czym nie mamy tutaj do czynienia w żadnym momencie ruchu ze zjawiskiem tarcia czy też wytrącenia się jakichś mikrocząsteczek. Jest to bardzo czysty system, bezgłośny i właściwie niezużywający się. Dodatkowo stworzoną z płytek powierzchnię możemy także pokryć dodatkową warstwą z tworzywa sztucznego, ze szkła lub ze stali nierdzewnej, tak żeby można było łatwo je czyścić i stosować nawet w najbardziej wymagającym środowisku. Poszczególne płytki napędowe to są w pełni zintegrowane, kompletne układy napędowe wraz z zasilaniem i z informacją zwrotną na temat pozycji poruszających się nad nimi paletek. To, czego potrzebujemy, żeby zbudować całą powierzchnię transportową, to jedynie przewód Ethernet i zasilanie. W ten sposób możemy zrealizować dowolną płaszczyznę, tak żeby dopasować transport, elastyczny transport do własnej produkcji w zależności od tego, jak wygląda nasz proces produkcyjny. Najczęściej stosowane dzisiaj aplikacje z systemem X-Planar to buforowanie i sortowanie, czyli przekładanie napływających produktów w zorganizowany sposób oraz scenariusze pozycjonowania, czyli realizacja jakiegoś procesu produkcyjnego w tak elastyczny sposób, żeby w razie jakichś kłopotów, awarii można było wycofać się do buforu albo realizować awaryjne scenariusze bez przestoju, bez zatrzymania linii. Sama paletka może poruszać się w sześciu osiach swobody, to znaczy po płaszczyźnie XY, po osi Z, może się obracać oraz uchylać. W związku z tym jest to bardzo ciekawy pomysł na współpracę ze stacjonarnymi systemami wizyjnymi, tak żeby mimo wszystko obracając produktem można było zrobić jego zdjęcie z każdej strony, niezależnie od jego kształtu. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Gdybyście Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda to na żywo, zapraszam, jesteśmy po drugiej stronie hali. Dzięki serdeczne.